Servus, witam na kanale Krył Gotuje. Dziś świąteczny przepis na kapustę z grochem. Bardzo dobra i prosta potrawa na Wigilię. Do przygotowania potrzebować będziesz 1 kg kiszonej kapusty. Jak wiadomo, kapusta kapuście nierówna. Moja była bardzo kwaśna, dlatego przygotowałem ją przez 30 minut z dodatkiem 100 ml wody. Kapustę odcisnąłem i zlałem sok. Groch w ilości 200 g namoczyłem dzień wcześniej w pół litra wody. Gotowałem przez 1 godzinę. W tym czasie odłożyłem około 200 g kiszonej kapusty na farsz do pierogów. Przepis możesz zobaczyć na moim kanale, link w prawym górnym rogu ekranu. Wracając do kapusty z grochem. Jeszcze przed połączeniem z grochem kapustę pokroiłem i ponownie gotowałem z dodatkiem wody, około pół szklanki. Do kapusty dodałem 1 pęczek kopru, 1 łyżeczkę cukru, 1 łyżeczkę pieprzu, 1 łyżeczkę kminku oraz ugotowany groch. Wszystko gotowałem jeszcze przez 30 minut. Życzę smacznego i do następnego gotowania. Powiem jeszcze, że zamiast cukru możesz dodać białej kapusty obgotowanej z liśćmi laurowymi i ziarnem pieprzu. Też będzie smacznie. Zapraszam również do obejrzenia innych potraw wigilijnych dostępnych na krychu-gotuje.pl. Do następnego gotowania.